Panie prezesie, obchodzimy 20-lecie istnienia Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego nad Zalewem Zegrzyńskim. Proszę powiedzieć trochę o jego historii. Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe pod tą nazwą stowarzyszenie zostało założone 29 czerwca 1999 roku. To był moment, kiedy zaczęliśmy zmieniać troszeczkę obraz i organizację ratownictwa wodnego nad Jeziorem Zegrzyńskim. Kiedyś, wiele lat wcześniej, to wyglądało tak, że ratownicy były tak zwane drużyny woproskie, które się mieściły w poszczególnych portach, było 5 czy 6 takich drużyn i te działania były nieskoordynowane, nie było wiedzy, czy jak się ratownik się pojawi na dyżurze, czy się nie pojawi, jeśli się pojawiali, odpalali łodzie motorowe, wypływali na patrol, ale tak naprawdę nikt nad tym nie panował. Myśmy mieli od początku taki pomysł, żeby to było działanie skoordynowane, działanie kierowane przez kogoś, stąd tutaj u nas bardzo mocna rola dyspozytora, kogoś, kto kieruje działaniami ratowniczymi na wodzie, żeby była bardzo duża współpraca i dobra współpraca z Państwowym Ratownictwem Medycznym. Ten pomysł został zrealizowany także na terenie bazy legionowskiego w Opru. Mamy stację wyczekiwania tak zwanej karetki kołowej, czyli ambulansu takiego standardowego Państwowego Ratownictwa Medycznego, jak również stacjonuje w okresie letnim od 9 do 21 zespół na tak zwanej pływającej karetce pogotowia ratunkowego. Jak również mamy tu zlokalizowane lądowisko dla śmigłowców lotniczego pogotowia ratunkowego, lądowisko przystosowane do operacji całodobowej i tak naprawdę bezobsługowej. Jeżeli potrzeba, nawet jeśli zdarzyłoby się tak, że nikogo tu nie ma, to piloci są w stanie sobie sami w nocy drogą radiową włączyć oświetlenie i mogą wykonać lądowanie, jak trzeba komuś pomóc. Kolejnym etapem to był etap bardzo szerokiej i silnej współpracy z Państwową Strażą Pożarną. Mam tu na myśli głównie Państwową Straż Pożarną z Legionowa, ale nie tylko, ochotniczą oczywiście. I nie tylko w czasie akcji, ale również podczas szkoleń. Bardzo mocno jesteśmy zintegrowani. U nas w porcie Państwowa Straż Pożarna trzyma swoje łodzie i bierzemy bardzo często udział we wspólnych akcjach. Kolejna sprawa to jest Policja Wodna, kolejna służba, z którą współpracujemy. Mamy bardzo dobre kontakty, bardzo dobrze nam się współpracuje z Policją Wodną. Tak naprawdę pomagamy sobie wzajemnie, oni nam w sytuacji, kiedy my potrzebujemy pomocy, my jako ratownicy, bo czasami się tak zdarza niestety na plażach, albo my jako organizacja, jak również oni potrzebują pomocy, my jesteśmy w każdej chwili gotowi do tego, żeby z nimi współdziałać. No właśnie, wspomniał Pan o plażach. Na jakich plażach możemy spotkać ratowników legionowskiego WOPR-u? Już od kilku lat, tak samo i w tym roku, obsługujemy 3 kąpieliska. To jest kąpielisko na dzikiej plaży, tam więcej będzie w tym roku ratowników, bo było zwykle 4, będzie 5, już jest 5 ratowników. Kąpielisko zlokalizowane na plaży gminnej w Serocku i plaży gminnej w Wieliszewie. Tam również załogi w tym roku będą wzmocnione o 1 ratownika, czyli 3 w Serocku i 3 w Wieliszewie. No właśnie, nawet nie możemy spokojnie porozmawiać, bo jest kolejne wypłynięcie. Jak dużo macie akcji? To jest bardzo różnie. Czasami bywa tak, że jest dzień spokojny, nawet sobota czy niedziela, weekend jest spokojny, a czasami jest tak, że akcja jest jedna za drugą. Mamy przykład dnia dzisiejszego, to jest piątek, temperatura wcale nie za wysoka, co prawda jest dość silny wiatr, no uroczystość nasza dzisiaj, obchodzimy 20-lecie, no ale trzeba pracować, trzeba wypływać, trzeba ludziom pomagać, oczywiście załogi interwencyjne mogą brać udział w tej uroczystości tylko słuchając w tej chwili muzyki, może posilając się przy grillu, natomiast muszą być w stałej gotowości. Jak dużo członków jest w legionowskim WOPR-ze? W tej chwili jest około 450 członków, przy czym trzeba sobie powiedzieć, że takich czynnych ratowników z pełnymi uprawnieniami mamy około 150. I rozumiem, że dzielicie się na poszczególne dni, na dyżury, tak aby zapewnić cały czas tą gotowość do niesienia pomocy tutaj na terenie jeziora, ale i też nie tylko, bo wiem, że macie zespoły kołowe, wyjeżdżacie również w inne rejony. Tak, dyżur trwa 12 miesięcy w roku przez 24 godziny. Jesteśmy w stanie nieść pomoc zimą przy pomocy poduszkowca, latem, jak już nie zalega lód na jeziorze, łodziami motorowymi. Mamy również samochody, mamy jeden samochód przystosowany i wymyślony jego wyposażenie przez nas do ratownictwa wodnego. Jest to samochód, którym możemy nieść pomoc w przypadku
takim, gdzie nie możemy dopłynąć łodzią. Mieliśmy ostatnio taki przykład, gdzie była akcja poniżej zapory w Dębem, to nasze łodzie niestety już nie dotarły, ale przy wykorzystaniu tego samochodu mogliśmy dojechać na miejsce, jak również przywieźć z sobą specjalistyczny odpowiedni sprzęt po to, żeby komuś pomóc. Co jest największym problemem dla Legionowskiego WOPR-u w chwili obecnej? Znaczy nie tylko w chwili obecnej, ale przez całe te 20 lat naszego funkcjonowania, naszego istnienia, problemem zawsze były pieniądze. Najpierw to był problem pozyskania pieniędzy na jakąś budowę bazy, na zakup sprzętu, na wyposażenie. Pomalutku udawało nam się te pieniążki zdobywać. Przez wiele lat zbieraliśmy sprzęt, zbieraliśmy wyposażenie, szkoliliśmy ludzi. I praktycznie w tej chwili jest taka sytuacja, że mamy bazę, mamy port, mamy kilkanaście łodzi motorowych, mamy samochody, mamy wyszkolonych ratowników, świetnych fachowców. No właśnie, a co takiego się dzieje, że ci ludzie przychodzą tutaj jednak, że oni chcą być w Legionowskim WOPR-ze właśnie? Czym ich pan przyciąga tutaj? To bardzo trudne pytanie. To nie tylko ja. Ja mam opinię człowieka bardzo wymagającego, opinię człowieka, który potrafi czepiać się do szczegółów. I to może właśnie wcale nie ja ich tu przyciągam. Przyciągają się wzajemnie. Przyciągają ich dużej ilości ratowników, którzy tu są. Przyciągają się na zasadzie koleżeństwa. Ja jestem, jest fajnie, chodź, nauczysz się. I pojawiają się tutaj. Od wielu lat również funkcjonuje u nas taki autorski nasz pomysł, który się nazywa Młodzieżowa Grupa Ratownictwa Wodnego. Dajemy szansę młodym ludziom, takim 14-15-latkom. Co roku pojawiamy się w szkołach w powiecie legionowskim, robimy tak zwany nabór, mówimy im o naszej robocie, mówimy o tym, jak jest fajnie, mówimy o tym, czego się mogą nauczyć i zapraszamy ich do nas, do takiej właśnie młodzieżowej grupy ratownictwa wodnego. Oni w przeciągu jesieni, zimy, wczesnej wiosny odbywają szkolenia tutaj na bazie, jak również szkolenia na pływalni. I zwykle około 40-50% tych młodych ludzi zostaje u nas na dalsze szkolenia. Dzisiaj mieliśmy przykład przyjęcia właśnie takiej grupy już prawie rocznych tutaj uczestników w naszej organizacji, w poczet członków właśnie tej organizacji. Zwykle to jest w Dniu Ratownika, dzisiaj jest wyjątkowo ze względu na święto w dzień wcześniej. Przyjmujemy tych młodych ludzi w poczet członków. Oni są już w tej chwili pełnoprawnymi członkami Legionowskiego WOPR-u, ale jeszcze nie ratownikami wodnymi. Oni już mają dzisiaj 15-16 lat i mają szansę na to, żeby zacząć się edukować i zacząć rozpocząć tą drogę w kierunku tej kariery, żeby uzyskać wszystkie uprawnienia przydatne w ratownictwie. Wspominał pan na początku o współpracy ze służbami, a jak układa się współpraca z samorządami? Jeśli chodzi o powiat legionowski, o starostę legionowskiego, jak również o Radę Powiatu, ta współpraca jest bardzo dobra, wspierani jesteśmy finansowo od zawsze, odkąd ja pamiętam. Jeśli chodzi o gminy, to niestety tutaj mamy do czynienia z finansowaniem przez gminy tylko i wyłącznie ratownictwa na plażach. Gminy zapewniają ratowników, zapewniają w tym roku dużo większą liczbę niż było w latach ubiegłych i organizację całego kąpieliska w okresie letnim. Natomiast z przykrością muszę stwierdzić, że nie bardzo są zainteresowani wsparciem czy pomocą w organizacji ratownictwa na terenie jeziora. Bardzo dużo się dzieje na jeziorze, bardzo dużo bardzo poważnych wypadków się zdarza niestety. Tam, gdzie są ratownicy, oni tam mają być, oczywiście, oni powinni tam być. Na wyznaczonych miejscach, na kąpieliskach, tam ludzie nie toną. Nie zdarzyło nam się nigdy w naszej karierze, w naszej historii, żeby ktoś utonął na strzeżonym kąpielisku podczas obecności ratowników, bo to jest ważne. Ratownicy jak schodzą po pracy wieczorem czy w nocy, no to już po prostu ich tam nie ma, tak? To jest bardzo ważne, co gminy robią, to jest potrzebne, bardzo potrzebne. Natomiast może nawet tą drogą apelowałbym o może troszkę większe zainteresowanie tą naszą pracą na jeziorze, na akwenie, gdzie naprawdę dzieje się bardzo wiele. I są wszyscy wodarze, wszystkie samorządy o tym wiedzą. Bo to widać z gołym okiem na co dzień, jaki jest ruch, ile jest łodzi motorowych, ile jest skuterów wodnych, ile jest łodzi żaglowych i wszystkiego, co o czym tylko można pływać. Minęło 20 lat. Jakie plany na następne 20 lat? Też bardzo trudne pytanie. Powiem szczerze, że w ostatnim czasie skupialiśmy się głównie na organizacji tego przedsięwzięcia, tego naszego święta.
Mamy kilka pomysłów, mamy kilka jeszcze rzeczy do zrealizowania. Nie chciałbym może otwarcie w tej chwili o tym mówić, bo tak fajnie jest, jak dla niektórych jest to niespodzianka, chociażby nawet dla naszych członków i naszych ratowników. Natomiast będziemy pracować jeszcze na pewno intensywnie przez wiele, wiele lat. Ja osobiście oczywiście, dopóki zdrowie pozwoli, ale jestem dumny i wiem o tym, że gdyby mi przyszło przejść na emeryturę, to mam mnie kto zastąpić i na pewno koledzy i koleżanki zrobią to w świetny sposób. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.